Musimy pamiętać, że częścią naszej strategii jest wspomaganie ludzi przedsiębiorczych, czyli ludzi, którzy sobie potrafią radzić w życiu. W tym zakresie ważne jest, żeby mieć świadomość tego, co ludziom jest potrzebne. Pomysłów na to, co ludziom jest potrzebne, poszukujemy wszędzie. Poszukujemy ich wewnątrz, inspirujemy nas samych do poszukiwania w tym temacie, ale umówmy się, liczba pomysłów, które jesteśmy sami w stanie wymyśleć, oczywiście jest zdecydowanie mniejsza niż liczba pomysłów, które istnieją na zewnątrz naszej organizacji. Stąd oczywistym jest, że każdy jest zainteresowany współpracą z innymi, którzy poszukują tych pomysłów, w tym na przykład startupami. Czy bank może być cool? Ja myślę, że bank jest, może, a w moim przekonaniu już jest wspaniałym miejscem, w którym mogą się spełniać nasze marzenia. Czy to jest cool, czy nie, to ja bym tego tak nie definiował. Natomiast bez wątpienia to jest miejsce, gdzie możemy tworzyć coś dobrego i nowego, coś ciekawego i coś, co ma wartość, coś, co po nas pozostanie. Bardzo sobie cenimy zmiany organizacyjne, które sprowadzają współwłasność do małych zespołów. Stąd cała formuła zmian agile'owych, które realizujemy w banku, jest tak dla nas ważna. Każdy staje się u nas przedsiębiorcą. Świat się zmienia, cyfrowość staje się codziennością. Dziś, pamiętajmy o tym, 99,9% wszystkich przelewów, które przechodzą przez nas z bank, to są przelewy wykonywane elektronicznie. Bankowość nie jest nieelektroniczna. Pytanie o co jest bankowością tradycyjną, pamiętamy. Pamiętajmy, bankowość tradycyjna w banku to jest bankowość przy pomocy swojego peceta. Tak się zmienił ten świat. Co będzie dalej? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że musimy iść wraz z tymi zmianami. Musimy się dostosowywać do tych zmian, bo faktycznie sposób naszego oferowania usług naszym klientom zmienia się bardzo, jest zupełnie inny niż 10 lat temu. No z tej perspektywy jest to bardzo widoczne. Ale podstawowe wartości banku, czyli uczciwość, rzetelność, prawdziwa informacja, pozostają zawsze te same. Zmieniają się narzędzia.